Jeżeli lubicie fajerwerki, to łapa w górę z subdzwonem i lecimy do materiału. Dzień dobry moi kochani, w dzisiejszym odcinku będziemy mieli tylko 2 godziny, żeby stworzyć jak najlepszy pokaz fajerwerków za wylosowaną kwotę na kole fortuny. Oczywiście rywalizować ze mną będzie Klaudia. Hello. I losujesz pierwsza na kole fortuny swój budżet, który będziesz musiała przeznaczyć na pokaz fajerwerków. Uwaga, 150 zł. Teraz ja losuję. Zobaczmy, co tu nam się wylosuje na kole fortuny. I uwaga, 200 zł. No i oczywiście mamy tylko 2 godziny, 150 zł, 200 i uwaga, czas, start. Dobra, słuchajcie, ja mam taki plan, że musimy pojechać od razu po fajerwerki i zrobimy elegancko wszystko. Ja dzisiaj w zamiarze mam zrobić wulkan z zimnych ogni, nie wiem, czy mi to wyjdzie. Muszę kupić zimne ognie, muszę kupić dużo rzeczy, muszę się uśpieszyć. Okazało się, że Patryk zabrał samochód i ja muszę sobie zamówić Ubera, więc ja zamawiam szybciutko Ubera, ciekawe za ile do mnie przyjedzie i jadę, i kupuję. Dobra, słuchajcie, jestem już w aucie, chaotycznie troszkę wytłumaczyłem, jedziemy do sklepu. Moim planem będzie zbudowanie na takiej rurce, generalnie będę obklejał mnóstwo rzymskich ogni, do tego dorzucimy dymne i małe DIY petardki z korków na butelki, ale zobaczycie, jak będę chciał to zrobić. Widzimy się w sklepie, bo chyba samej drogi nie mam wam co pokazywać. No i co? Możecie zostawić łapkę w górę. Dobra, ja już jestem na miejscu. Gdzieś tutaj powinien być sklep z fajerwerkami, tylko że ja idę po zimne ognie. Mój budżet to 150 zł. Za 100 zł mam zamiar kupić właśnie te zimne ognie. Za resztę, no nie wiem, muszę mieć jakieś pudełko, jakiś kawałek styropianu, coś, żeby to trzymało, więc ja wchodzę i zobaczymy, czy coś będzie. Słuchajcie, okazało się, że nie mogłam nagrywać w środku, a myślałam, że będę mogła. Mam 2-metrowy ląd oraz mam sztuczne ognie. Myślałam, że będą tańsze i będę miała ich trochę więcej, ale mam tylko ich 16 paczek po 4 sztuki. Ile to? Obliczcie, napiszcie w komentarz. Ale no chyba po prostu muszę znaleźć jakieś tańsze miejsce i troszeczkę ich dokupić, bo wydałam 106 zł, zostało mi jeszcze pieniążków. No będzie szansa znaleźć coś. Słuchajcie, Klaudia dojechała zdecydowanie szybciej. Mi to zajęło około 40 minut, więc jest ciężko. Dostałem info, że w naszym sklepie nie można nagrywać, a myślałem, że da radę. Spróbuję coś dla was z przyczajki nagrać i zobaczymy, czy będą mieli wszystko na mój pokaz tutaj w tym sklepie. No ładnie to tutaj wygląda, nie powiem, że nie, ładnie, ładnie. Idziemy do środka i postaram się zakupić wszystkie rzeczy do mojej wyrzutni. Z zakupami poszło mi stosunkowo łatwo, natomiast w tym sklepie niestety nie było wszystkiego, a brak nagrywania utrudnił wszystko, no tak delikatnie bym powiedział. Ale kupiłem część rzeczy, które zobaczycie teraz. Dobra, słuchajcie, kupiłem 2 takie duże wyrzutnie, które również strzelają, więc będzie ciekawie. W środku mam również bomby dymne i mniejsze zimne ognie, więc będzie naprawdę super. Jeszcze jadę tylko w jedno miejsce dokupić coś, ale pewnie zejdzie mi kolejne 20 minut, więc tego czasu będzie mało, więc trzeba się zbierać. Wydałem również 110 zł z budżetu, więc niewiele zostało, no ale cóż, idziemy po kolejne rzeczy. Powiem wam tak, podjechałem do drugiego sklepu i znowu nie pozwalają nam nagrywać, więc ja po prostu chowam kamerę do auta i widzimy się w domu, jak już skończymy zakupy i też będzie cały czas podany i wszystko. Także myślę, że nie ma sensu nagrywać, bo wszędzie nas wyganiają, także do zobaczenia za chwilę w domu. To jest zimny ogień, a ja przygotuję wielki wulkan ze sztucznych ogni. Połączę wszystkie 200 sztuk, które mam, podpalę dzięki lotowi i mam nadzieję, że wyjdzie coś ekstremalnie fajnego. W momencie, gdy się wypala ten oto zimny ogień, wystawcie łapkę oraz subika tam na dole i napiszcie, że wygram, bo wygram. Połączyłam już styropian, obkleiłam go taśmą, żeby mi się nie rozwarstwiał. Obkręcę go teraz folią aluminiową, żeby ładnie też wyglądało. A następnie będziemy wbijać sztuczny ogień. Tylko nie wiem, czy zacząć od małych czy dużych, tylko nie ma znaczenia. Spróbuję, zobaczę, jakiej długości są te długie, są naprawdę ekstra. Wydaje mi się, że te długie dam na środku i po bokach dam te krótsze. Dobra, nie idzie tak fatalnie, jest całkiem nieźle, wbijam po 4, także nie pojedynczo. Ale będę chyba tutaj stała do jutra wbijając to. Jak widzicie, tak się prezentuje na ten moment mój wulkan. Gumkę, recepturkę na to, żeby to tak się trochę ścisnęło. Mam ich kilka. Dobra, trochę się ścisnęło, ale jeszcze żeby było ładnie, to oczywiście ja muszę ustroić troszeczkę. Może wyjdzie coś z tego, mam nadzieję, ponieważ mam jeszcze ląd. Mam 2 metry tego lądu. Okej, słuchajcie, wydaje mi się, że mój wulkan jest gotowy. Teraz tylko zapalniczka, odpalić i jazda!
słuchajcie, do mojej wyrzutni będzie potrzebny 12 małych zimnych ogni, do tego 4 te duże zimne ognie, do tego 2 wyrzutnie po 8 strzałów, które pan mówił, że walą dosyć mocno, do tego oczywiście 2 dymne różnokolorowe, więc będzie dzisiaj zadymienie level hard. Jedna wyrzutnia taka większa, krakująca i myślę, że wszystko razem da nam naprawdę pożądany efekt. Na początek te mniejsze zimne ognie trzeba będzie przykuć dookoła gumkami, recepturkami w ten sposób. Ale zanim to zrobimy, musimy obciążyć nasz kosz małą ilością piasku. Wrzucamy trochę piachu na spód, żeby nasz kosz był ciężki, ma dziurki, więc jest trochę ciężko, ale no tylko taki pojemnik znalazłem i nakładamy na niego gumki, recepturki. Tak, żebyśmy mogli utrzymać nasze zimne ognie. I w ten oto sposób wszystkie nasze zimne ognie muszą wylądować w naszym kufrze. Nie ma co się oszukiwać, największy problem to będzie odpalenie tego za jednym zamachem, więc trzeba to idealnie ustawiać. Te małe już mamy zamontowane, teraz czas na te większe. No i w momencie, kiedy mamy to już zamontowane, te największe muszą lecieć tu do środka i zostać przysypane piachem. I będzie to wyglądać mniej więcej w ten sposób. Dobrze ja to ustawiam? Chyba dobrze. Będzie to wyglądać mniej więcej w ten sposób. O, tak jak widzicie to teraz, do tego będą supportować 2 dymne oraz 1 raca z przodu naszego urządzonka, która będzie służyć jako taki support, jeżeli coś by nie zadziałało, wiecie o co chodzi. Teraz musimy jakoś połączyć ląty i zobaczyć jak to tak naprawdę działa. Dobra, słuchajcie, moja wyrzutnia jest już gotowa. Stoi na platformie startowej. Jak widzicie w tym momencie na przebitkach każdy ląd jest związany. Do tego wszystkie fajerwerki są ze sobą połączone. Z tyłu bomby dymne, żeby jeszcze dopieścić ten efekt. No i myślę, że będzie idealnie. Czekamy teraz na nasze jury i na delikatny zmrok i myślę, że możemy odpalać. Słuchajcie, jest już z nami jury w całej okazałości. JJ-ka i Farel dzisiaj oceniamy 3 kategorie. Kreatywność, włożona praca, no i sam oczywiście wystrzał. Efekt u mnie kreatywność to... No. Jak się wszystkie naraz odpalam, no to dam ci... Ja jestem... Spoko, mam narzędzie, które może mi pomóc. Ja jestem tym złym jurorem. No wiesz co? Odpalam machinę! Uwaga! Czy uda mi się... co to miało być? Wodospad, czy mi się uda? Raz, dwa, trzy! Wulkan, a nie wodospad! Wulkan! O, poszło! A może okay? Już nie. Wow! Wow. Wow. No! Jak to wyłączyć? Ja jestem ślepa. Ja też nie widzę, stary. Mam taką czarną plamę przed oczami. Jak patrzę w obiektyw, nie widzę twojej ręki, nie? Ej. Ja nie widzę ekranu na obiektywie, ale steropem się pali. Jedziemy z tym, gasimy. Trzymaj kamerę. Ja pierdziu! Że styropem się pali, się dowiadujemy. A co ty myślałeś? To azbest? Klaudia, wysoko poprzeczkę postawiłaś. Ja... Mega wysoko, mi się podobało. Z werdyktem poczekam po Rogala, po pokazie fajerwerkowym, który z pewnością nie będzie zsynchronizowany i będzie gorszy od tego. Mogę na to patrzeć. Co gorszy? Dobra, dawaj. W slow motion efekt Klaudii wygląda naprawdę imponująco i nie spodziewałem się, że wszystkie odpalą się naraz. Natomiast jak sami widzicie, ogromna kula ognia robi niesamowite wrażenie zarówno na jury, jak i na mnie. Podejrzewam, że na Klaudii również. Leci i let's go! Uciekamy! Ja się boję! Zobaczmy, co, jak to będzie wyglądać. Ale dym już poszedł. Dym. O matko bosko! Nie, ja się boję. Fajne kolory. Ja... Idzie ten ląd do góry? Idzie. Idzie. Ale dobra, łapie, dymy są kolory. Idealne, nie? Ale powoli ten ląd idzie. Myślałem, że to że kręcę. Dobrze, mieliśmy czas. O, ale to wygląda, nie? To wygląda jak z bajki. Ale się zadymi. Pójdzie coś, czy nie pójdzie? Halo! O! Małe poszły! Małe poszły, dobra! Idzie! Okej, będzie! Się kurwa skończyła, no nie! Dobra, poszło! O! No to leci na tych dużych, czy nie? Miało być bardziej zsynchronizowane! Halo! Odpalają się, jest szansa! O! Let's go! Kolejna! Leci! Dobra, wyszło! Kolejna!
Czy druga się odpali? Okej? Okay. Chyba na górze płomień. I jeszcze jeden. Dobra, będzie górna. Leci druga. Tam poszła druga. Dwie naraz. Dwie naraz. Dobra, tak miało być. Brawo, wyszło. Poszło. I pum! Ostatnia zaspała jeszcze. Dobra, teraz jury musi oddać głos, tak? Tak jest. Pinki było szybsze. Bardziej zaskoczyło Pinki. Tak jest. Rogal się napracował, więc minus 2 punkty. Poczekaj, to akurat jest coś dziwnego, więc no nie wiem, czy tak nie podciągnę. Powiem tak, no pierwszy raz to robił, taki można powiedzieć tort fajerwerkowy z różnych fajerwerków, tak? Tak? Tak jest. Nie zsynchronizowało się wszystko naraz, gdyby się wszystko naraz synchronizowało, to by efekt był o wiele lepszy. Dobra, wygrywa Pinki. Miała chociaż synchronizację. Gratulacje. Wyszło mi, jestem najlepsza. Halo, gratulacje. Na co, my pewnie byśmy chcieli wam życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku. Jak będziecie chcieli strzelać fajerwerkami, to tylko z dorosłymi. Tak, i ostrożnie. I nie pytajcie o to Rogala. Trzymajcie się i do zobaczenia, siema. Do nowego roku.